Koncert wybitnej skrzypaczki Patrycji Piekutowskiej odbył się dziś w Suwałkach. Celem wydarzenia jest pozyskanie środków na rzecz dzieci z Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej "Bajka" oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy "Prolog". Placówki chcą stworzyć przestrzeń sportowo-rekreacyjną znajdującą się przy ulicy Paca w Suwałkach. Będzie to miejsce spotkań osób z niepełnosprawnością oraz lokalnej społeczności. Potrzeba 200 000 złotych. W trakcie koncertu odbyła się licytacja prac dzieci, płyty z autografem Patrycji Piekutowskiej, koszulki z autografami piłkarzy drużyny MKS Ślepsk Malow Suwałki czy obrazów spod pędzla Haliny Mackiewicz oraz Iwony Morawskiej. Mówi Urszula Duda, dyrektor Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej "Bajka" w Suwałkach. To już jest trzeci koncert, który organizuje dla nas firma Cal. W tym roku piękny, wyjątkowy i nostalgiczny, ale też wyjątkowy z tego względu, że mamy przepiękne prace naszych uczniów, mamy występ naszego ucznia. W tym roku zbieramy pieniądze na boisko przy szkole na ulicy Paca 4. Takie miejsce rekreacyjne i zależy nam bardzo na tym, żeby nasi uczniowie i ogólnie lokalna społeczność mogła z tego boiska korzystać. Nas Cal, jakby robiąc ten konkurs, wyznaczył nam taki deadline 365 dni, czyli rok. Postaramy się w ciągu roku, żeby to boisko powstało. Współorganizatorem wydarzenia była firma Cal Prawdziwe Drzwi, a patronem medialnym Radio 5. Jest to coś, co zostanie po Calu, mam nadzieję, na długie, długie lata, więcej niż firma już funkcjonuje, 35 lat i liczę na to, że tak naprawdę do końca świata ta pamięć o tym, co możemy razem zrobić i zintegrowanie również Suwalczan wobec wspólnego celu, jakim jest zobaczenie osób z niepełnosprawnościami wśród nas. A tych osób z niepełnosprawnościami jest w Suwałkach ponad 10% mieszkańców i czasami tego nie widzimy na ulicach, więc chcemy też takim wydarzeniem pokazać, że wszyscy tu mieszkamy, wszyscy jesteśmy ważni i warto zwrócić na to uwagę, jakie każdy z nas ma potrzeby.